Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Ta dziwna reakcja uczniów, ona może wskazywać na fakt, że mieli najstraszniejszą wątpliwość, jaką tylko może mieć człowiek. Po prostu każdy z nich mógł pomyśleć, czy to przypadkiem nie ja jestem zdrajcą. Żaden z nich nie czuł się silny, żaden z nich nie był pewien, czy to nie on zdradzi Jezusa. Kiedy więc spoglądają jeden na drugiego niepewni, to tak naprawdę spoglądają w swoje własne serce. Panie Jezu, czy to ja jestem zdrajcą? A może bardziej, Panie Jezu, czy to nie jest tak, że ja z pewnością nieraz w życiu Ciebie zdradziłem? Wybacz mi. Jeden, jedyny Judasz, który być może nie pomyślał w tej chwili o sobie. Dopóki myślimy o sobie jako zdrajcach, dopóty jesteśmy w możności, by stanąć przed Bogiem i błagać o wybaczenie. Do zobaczenia jutro.